Powstanie. Już za chwilę wysłuchamy hejnału miasta w wykonaniu naszego trębacza, a delegację radnych miejskich bardzo proszę o wciągnięcie na maszt flagi Żyrardowa. W poczcie sztandarowym Rady Miasta Żyrardowa reprezentują pani Edyta Lubańska, pani Elżbieta Brońska, pani Monika Plak i pan Arkadiusz Sowa. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, wysłuchaliśmy hejnału miasta w wykonaniu trębacza, a delegacja radnych miejskich już wciągnęła flagę Żyrardowa na maszt. To znak, że możemy rozpoczynać oficjalnie, a powita wszystkie mieszkanki, mieszkańców, gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością, gospodarz dzisiejszego wydarzenia. Witamy prezydenta miasta Żyrardowa, pana Lucjana Krzysztofa Krzanowskiego. Dzień dobry, panie prezydencie. Witam serdecznie przewodniczącego Rady Miejskiej, pana Ryszarda Mirgosa. Dzień dobry. Panie prezydencie. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkie żardowianki, żardowiaków, przybyłych na nasze święto gości. Witam Was, kochani mieszkańcy miasta Żyrardowa. Ale mam niespodziankę, bo wśród gości mamy naszych partnerów z miasta Bugana, miasta Triawna, bardzo pięknego miasta. Witajmy gorącymi bramami. Уважаемые дамы и господа, искам да ви приветствам и имам за вас една изненада. Имаме гости от партньорския ни град в България, град Трявна. To jest bardzo piękne miasto, zresztą bardzo podobne do naszego Żyrardowa. Polecam gorąco, jeśli ktokolwiek będzie w Bułgarii. A Bułgaria to nie tylko Morze Czarne i Złote Piaski, żeby odwiedzić Triawnę. Miasto, którym można naprawdę się zachwycić. Gradet jest cudesem, tak że jeśli niektórzy od Was zmieniają za Bułgarię, niech nie się zadowolniała samo w Krajbrzeżu i Złotej Piasecy, niech odjedzie w Triawnę. Triawna jest jedyny wyjątkowy grad. Witam serdecznie naszych kolegów, koleżanki z Bułgarii. Jeszcze raz poproszę o duże brawa dla nich. Голямо браво за нашите колеги, аплауз от България. Бъдете добре, добре дошли, наши български приятели. Дякую ти, Пьотше, за ми помогла. Бо без тебе не рада би ми една, бъде ще българския не научила. Благодаря много на преводача, че ми помогна, защото все още не съм научил български. Дякую ти. Шановни панство, очевидно с нами са радни Рады Мяста Жирардова, którym serdecznie dziękuję, że pomimo długiego weekendu, pomimo tej wspaniałej pogody, znaleźli czas, aby spotkać się z Wami, z mieszkańcami Żyrardowa. Brawa dla nich!
Szanowni Państwo, są z nami goście, zaproszeni goście i chciałbym tutaj poprosić teraz o głos przedstawiciela marszałka województwa mazowieckiego, pana Grzegorza Dobrowolskiego. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik skreślił kilka słów na dzisiejsze święto. Dbając o Państwa, którzy stoicie na słońcu, nie będę tego listu czytał, streszczę tylko, co zawierał. A mianowicie bardzo serdecznie gratuluję mieszkańcom Żyrardowa i władzom miejskim tak cennej inicjatywy, jaki jest Święto Lnu. Gratuluję tego, że cały czas jest kultywowana tradycja liniarstwa w naszym mieście i dbamy o historię, co mieliśmy godzinę temu okazję obejrzeć, rekonstrukcja strajku szkularek. Życzę nam wesołej zabawy, samych owocnych wrażeń i dziękuję za zaproszenie. Dziękujemy panu Grzegorzowi, który dzisiaj reprezentuje pana marszałka Adama Struzika. List gratulacyjny tak się przyjąłem. Chciałbym również przywitać wszystkich dyrektorów miejskich jednostek, wszystkich tych, którzy uczestniczą w dzisiejszym święcie. Witam dyrektora Centrum Kultury, a takie osobiste i szczere podziękowania kieruję, słuchajcie, na ręce człowieka orkiestry. Tam widzę, stoi tak skromnie pan dyrektor Jacek Czubak. Brawo dla pana Czubaka. To dzięki niemu możemy oglądać inscenizacje historyczne. To dzięki niemu, kochani, dzisiaj mogliśmy podziwiać miejską paradę. I powiem, że dzisiaj według pana Jacka padł rekord, bo w tej paradzie wzięło udział ponad 1000 osób. Tego jeszcze nie było. Brawo dla was wszystkich. Pozdrawiamy również pana ministra Maćka Małeckiego, który wykorzystując dobrą pogodę jest trochę pewnie w innym miejscu. Pozdrawiamy wszystkich tych, którym leży na sercu dobro miasta Żyrardowa. Święto, kochani, jest po to, żeby się bawić. Więc ja już za chwilę kończę. Te nasze insygnia władzy, które dzisiaj prezentujemy z panem przewodniczącym, niestety nie świadczą o tym, że za chwilę tu będziemy rapować. Chciałbym, żebyście dobrze się bawili. Chciałbym, żebyście kochali to, co robicie. Szczególnie w takim czasie, jakim jest wspólna zabawa tu, w tym wspaniałym miejscu, w samym sercu Żyrardowa. Wesołej zabawy! Szanowni Państwo, nie wszyscy mogli być w każdym miejscu dzisiejszych wydarzeń. Chciałem tylko powiedzieć, że doszło do utarczek pomiędzy szpularkami a z właścicielami zakładu oraz grupą wojska, która wspierała fabrykantów. Proszę Państwa, szpularki zwyciężyły, za co im brawo. Szanowni Państwo, no cóż, mamy część oficjalną. Za chwilę zacznie się cały ciąg części artystycznej. Myślę, że każdy znajdzie dla siebie w tej części artystycznej coś, co będzie go interesowało, co będzie bawiło. Wszystkiego najlepszego, przyjemnej zabawy. Dziękuję.